jeżeli masz chęć popróbować owoców prosto z drzewa, nie płacąc za to ani grosza, no to zapraszam na Sycylię. Chyba lepiej być nie może. Cześć, witam Cię 4. dnia mojego pobytu na Sycylii. Noc spędziłem pod tropikiem na stelażu. Jest bardzo zimno. Było chyba około 2 stopni. Na polach jest szron. Ja testowałem mój nowy śpiwór. Może trochę więcej o nim dzisiaj opowiem. Nie zapomnij o ocenie tego materiału. Łapka w górę, łapka w dół. Jak chcesz, to łapka w bok. Oczywiście komentarz. Tak, tak, nie poleń się, komentarz. I zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Obiecuję, że będzie się działo. Idę w stronę słońca. Jak wspomniałem, jest naprawdę zimno. Ręce mi marzną, a gdzieś wkitrałem moje linery, lekkie rękawiczki. Nie wykluczam, że zaraz się zatrzymam i przeszukam bagaż, bo paluszki mi odpadną. Noc, no umiarkowanie dobra, nie było tragedii. Później jak nakryłem się dodatkowo lekką kurteczką puchową, to mogłem pospać, ale to co było ciekawe, to to, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo śniło mi się, że to ktoś inny śpi w tym śpiworze, nie ja. Nie wiem, tak, jakieś majaki senne. W chwili, kiedy się zorientowałem, że to jednak ja, sięgnąłem po kurteczkę, którą miałem pod ręką i dalej było już tylko dobrze. Dzisiaj postaram się dotrzeć do Syrakus i tam spędzić noc. Mam pewien plan, o którym jeszcze Ci dzisiaj opowiem. Dobre kurseczki. Zauważyłem, że plantatorzy i farmerzy robią poranny objazd swoich włości na niewielkim odcinku. Już dwóch panów jechało i bacznie przyglądało się przez okno temu, co się dzieje na ich terytoriach. Jest to jakaś ciekawa informacja, chociażby pod kątem biwakowania w takich miejscach. Z tego też powodu dzisiaj o 5:30 zacząłem zbierać obozowisko i w momencie, kiedy pojawiło się troszeczkę więcej światła, ja już byłem spakowany i opuściłem teren, no gdzie co by nie powiedzieć, nie byłem zaproszony. Zauważyłem ludzi zbierających kapustę. Ciężko pracują. Ciekawe, czy potrzebują pomocy. A tam zobacz dziko rosnące mandarynki. Może ja się na coś załapię. Tym razem trafiła mi się pomarańcza. Rosła w krzakach przy drodze, na takim skwerze niczyim, także nie kradzione, a po prostu dziko rosnące drzewo dało mi swój plon. To była jednak mandarynka, miała bardzo grubą skórę, wyglądała jak pomarańcza.
i była masakrycznie słodka. O, gdzie jeszcze indziej można sobie wędrować, podróżować i jeść zerwane przy drodze dzikie pomarańcze i mandarynki. Pomarańcze nie wiem, mandarynki na pewno. Super. Objadam się nimi. Ja wiem, jem po 2-3 dziennie. Szczerze mówiąc, zawsze jak widzę opuszczony dziki teren i rosną na nim te owoce, to zrywam. Nie muszę wtedy kupować i nosić ze sobą dodatkowego ciężaru. Po prostu na bieżąco świeżutkie, prosto z drzewa. Chyba lepiej być nie może. Jeżeli masz chęć popróbować owoców prosto z drzewa, nie płacąc za to ani grosza, no to zapraszam na Sycylię. Niestety Sycylia ma także pewien problem ze śmieciami. Wygląda to mimo wszystko dużo lepiej niż się spodziewałem i na pewno jak do tej pory widziałem ich mniej niż w Chorwacji. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że wyspa uporała się ze śmietniskiem, które było na ulicach, a które widoczne było na Street View w goglach. Widać, ktoś niedawno strzygł drzewa oliwne. Domyślam się, iż robi się to co roku, a wiem z doświadczenia, że przycinanie gałęzi drzew nie jest łatwą pracą. Baj, 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 baj! Zbliżam się do miasteczka Solarino, założonego w 1946 roku przez księcia Oliviera Rufo. W mieście tym obecnie mieszka około 7,5 tysiąca osób. A godnym uwagi jest Chiesa Madre, czyli kościół Matki Boskiej z Karmel, oraz fontanna Santa Anna, podobno miejsce, gdzie spotykają się i miejscowi, i turyści. Jeżeli będziesz w okolicy, to koniecznie zobacz, gdyż ja do miasta nie wchodzę. Obmijam go bokiem, aby dojść do kolejnego, którego nazwa od razu rzuciła mi się w oczy. Od dłuższego czasu idę asfaltem, ale jakieś urozmaicenie. Przyglądam się okolicy. Ładnie, fajnie, szybko mija czas. Idę i docieram na Florydę. Mam zamiar napić się tu dobrej włoskiej podwójnej espresso. Chwilę odpocznę i dalej będę wędrował. Opowiem ci także, co dzisiaj chciałbym zrobić, a czeka mnie jeden bardzo ważny zakup. I być może mam już jakieś plany na nocleg. Za chwilkę wszystko będzie wiadomo. Nie będzie lepszego momentu, aby wypełnić swój youtuberski obowiązek i dać łapkę w górę bądź w dół, jeżeli materiał się nie podobał. Oczywiście zostawić komentarz pod tym filmem i koniecznie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Robiąc to, dajecie mi jasno do zrozumienia. Działaj, pracuj, nie przestawaj. Twoje filmy nam się podobają i chętnie je oglądamy. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.